Patrzcie, kochani, jakiego ja mam tutaj przyjaciela. Widzicie go? Hej! Dzień dobry, kochani. A, ja zapomniałam jabłuszka. Nie mamy jabłuszka. Popatrz, widziałeś? Dzień dobry, kochani. Kolejna inspiracja przed naszym 79. rytuałem dla Matki Ziemi. Za mną znajduje się teren, który zaplanowano jako olbrzymią budowę betonowego bunkra, kolejnego hotelu, który stałby tutaj pusty na Porto Santo. Tylko po to, aby wykorzystać dotacje z Unii Europejskiej. Moją dzisiejszą inspiracją jest, jak już wiesz, od wielu miesięcy pracuję nad tym energetycznie, aby tą budowę zatrzymać, nie tyle zablokować, co zatrzymać, aby był czas na przemyślenie i do tej pory jest tylko pomierzona, nic więcej na tym miejscu nie powstało. Jest to ostatnie schronienie tutaj dla wielu, wielu istot na Porto Santo oraz miejsce rozrodu dla różnych ptaków. Pozwolimy na to, czy będziemy walczyć do końca, czy będziemy poprzez nasze myśli wpływać na ten świat. Moją inspiracją jest dołącz dzisiaj do 79. rytuału dla Matki Ziemi z tą również intencją, aby nikomu nie stała się krzywda, czyli żeby inwestorzy otrzymali olśnienie i zamiast dotacji na budowę hotelu wykorzystali dotacje na stworzenie zielonej oazy natury, bo takie dotacje również są z Unii Europejskiej. Czyli zamiast budować betonowy bunkier, który i tak będzie stał pusty, jak większość takich bunkrów na Porto Santo, niech z tego miejsca powstanie piękna, nowa oaza natury. Niech zostanie zintegrowana z tym wszystkim, co jest teraz naturalne. Bo przez to miejsce przebiega ścieżka rowerowa. Taka sobie dzika ścieżka, którą stworzyli ludzie. Można ją przecież cudownie zintegrować, prawda? I z korzyścią dla inwestorów, by nikomu nie stała się krzywda i nikt nie został pokrzywdzony, dla ludzi, ale przede wszystkim dla tej wyspy, dla mitycznej Atlantydy i dla tych wszystkich istotek, które tutaj mieszkają.
osoby na plaży. Godzina 11:22. 11:22. Siedem lat naszych rytuałów dla Matki Ziemi. Co miesiąc w pełni księżyca spotykamy się, by zmieniać coś w nas i zmieniać coś wokół nas. To miejsce, w którym znajduję się w tym momencie, służyło nam już do wielu, wielu, wielu spotkań. Tutaj spotykaliśmy się na ceremoniach, tutaj spotykaliśmy się na czasie ze mną. Tak bardzo zależy mi, aby to miejsce ochronić dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń. Jeżeli masz dzieci, może będziesz kiedyś mieć wnuki, a może już masz, by miały dostęp do tego miejsca i by mogły korzystać z tych cudownych energii i z tej niezwykłej natury, która jest tutaj. I te wszystkie małe stworzonka, które mieszkają tutaj, w tym buszu, w tych krzaczkach, by miały jeszcze piękniejsze miejsce do rozrodu, do życia każdego dnia. Do zobaczenia dzisiaj o 22:00. Twoja Maria Bocardi. No, gęsią skórkę mam, kochani. Patrzcie, mam gęsią skórkę i nie z zimna. Nie z zimna, tylko sobie tak pomyślałam, że kiedyś chciałam zostać pilotem takiego myśliwca. Nie zdając sobie zupełnie sprawy, jaką rolę one pełnią. Trzy samoloty F-16. Przed dzisiejszym rytuałem dla Matki Ziemi. Dziwne. Dziwne. Pierwszy raz, kochani, widzę tutaj myśliwce wojskowe. Tutaj jest lotnisko wojskowe. Za Pico Anna Ferrera. Wiecie, kochani, jakie ilości paliwa i jakie ilości surowców są wykorzystywane na takie loty, na stworzenie takiej broni? Niech mi jeszcze ktoś powie na temat ocieplenia klimatu, że my jesteśmy temu winni, gdy takie ilości wydaje się na zbrojenia, na prowadzenie wojen. Nie mówiąc już, kochanie, o kontenerach, statkach kontenerach, których jeden wydziela takie ilości spalin, że nam ludziom się nawet nie śniło. Patrzcie, patrzcie, nad Pico Anna Ferrera. Nad magicznym miejscem mocy. Krążą jak sęp.
Hej! Guck mal, was ich hab. Guck mal, was ich hab für dich. Hier ist der Hahn. Der Hahn.